Cześć biedaki ze Stand Up Polska. Co tam u was? Pamiętam jak roastowaliście mnie kilka lat temu. No, od tamtego czasu do u mnie dużo się zmieniło. Właściwie jestem w telewizji kilka razy w tygodniu, milionerzy, duże pieniądze, kontrakty. Jest bardzo, bardzo dobrze, a u was? Nadal roastujecie. Ale słyszałem, że poszliście po rozum do głowy i roastujecie po raz ostatni. No. Przynajmniej jakiś mądry pomysł wreszcie. A państwa, którzy będziecie to dzisiaj oglądać, no chciałbym z góry przeprosić. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze wam za to zapłacili. Łączę się z wami w bólu. Dobry wieczór, Poznań! Co to będzie za niesamowity wieczór? Naprawdę, najliczniejsza roastowa publiczność w naszej karierze, a na scenie nie będzie nikogo znanego z telewizji? Można? Oczywiście, że kurwa można. To będzie nasz dopiero drugi roast z samymi komikami. Pierwszym roastem był mój roast w 2010 roku. Nie udało nam się wypełnić 50-osobowego lokalu. Wejście było za darmo. I były to moje urodziny. Dziś będą państwo świadkami ostatniego roastu Stand Up Polska. Dlaczego ostatniego? No jakby to najlepiej wytłumaczy prawnik Sebastiana. Wybraliśmy Poznań, ponieważ tutaj jeszcze Sebastian nie ma żadnych pozwów. W Warszawie pozwały go już 3 dziewczyny, 2 kobiety i pies. Poza tym Poznań to miasto doznań, prawda? Więc dzisiaj do waszego wachlarza doznań dodamy szok, niedowierzanie i odruchy wymiotne. Szanowni państwo, te doznania zapewni wam śmietanka polskich komików. Dajcie im ogromne brawa. Przed wami wystąpią Antoni Syrek-Dąbrowski, Piotrek Szumowski, Bartosz Zalewski, Kawę Feliga, Jasiek Borkowski, Maciej Buchwal, Wojciech Fiedorczuk oraz Michał Kutek. O części z występujących pewnie coś wiecie, o części nie, dlatego powiem parę słów. Antoni Syrek-Dąbrowski. Antek zadbał o to, by cały kraj w zeszłym roku wiedział, że ma guza mózgu. Zadbał również o to, by wszyscy widzieli reklamę, w której gra hot doga. Nie była to dla niego najtrudniejsza rola, ponieważ grał siebie, czyli parówę. To ciekawe, bo nie wspomniał o tym, że w młodości koleżanki mówiły na niego ogniste krocze. Jakby nie z powodu owłosienia, tylko dlatego, że piekło je przy sikaniu. Antoni Syrek-Dąbrowski. Wiedzą na pewno? Zły człowiek. Jest tu dużo złych ludzi. Bam. Następny będzie Piotrek Szumowski, nasz firmowy głupek. Odbył niedawno podróż dookoła świata. Bardzo dobrze reprezentował Polskę, ponieważ kształtem, kolorem i zapachem przypominał Scypka. Głównie zapachem. Jakby, bądźmy szczerzy, Piotrek nie jest najczystszym komikiem. Nie jest też najczystszym z ludzi. Jakbyśmy dobrze poszukali, to znajdziemy czystszy brud. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale amerykańscy naukowcy dowiedli ostatnio, że zaraz po tym, jak Piotrek weźmie prysznic, spada IQ ścieków. Niestety Piotrek będzie żył wiecznie, bo wyznaje zasadę częste mycie skraca życie. Ale ma to też swoje plusy. Jakiś czas temu z Piotrkiem poszliśmy na trekking. Trochę się zgubiliśmy, ale w pewnym momencie przypomniałem sobie, że na Piotrku też mech rośnie od północnej strony. Piotrek Szumowski! Jeszcze nie, spokojnie. Ja tu muszę przedstawić wszystkich do końca. Zaraz po nim na scenie pojawi się Bartosz Zalewski.
My wszyscy lubimy się napić, ale Zalew lubi najbardziej. Przyznał mi, że wyznaje zasadę, że jak się wcześniej zacznie, to się wcześniej skończy. Zaczął pić, jak miał 13 lat, a skończył dzisiaj o 4 rano, więc sami państwo przyznają, że to jest bardzo wcześnie. Zaraz po nim pojawi się Gaweł Feliga. Gaweł bardzo lubi jointy, a jak wiemy, jointy tak troszeczkę spowalniają. On tak bardzo lubi jointy, że w telefonie ma na stałe 3G ustawione. Część chłopaków będzie się z niego śmiała, że jest wolny, że jest zamulony, ale szanowni państwo, jakbyście mieli 5000 lat, też byście wolno mówili. W gruncie rzeczy, mimo wszystko, Gaweł jest okej. W tym wypadku nie chodzi o to, że jest w porządku, tylko o temperaturę w kelwinach, czyli zero absolutne. Pozostańmy jeszcze na chwilę w narkotycznym klimacie, bo po Gawle pojawi się na scenie pierwszy dresiarz i pierwszy eksheroinista polskiej komedii, czyli Jasiek Borkowski. Mama Jaśka, zanim poznała płeć dziecka, wiedziała, kto jej się urodzi, bo na teście ciążowym pojawiły się 3 paski. Jasiek od najmłodszych lat wykazywał pociąg do używek. W młodości trenował gimnastykę tylko dlatego, że trenowało się ją na ścieżce. Zastanawiał się jeszcze między wędkarstwem, bo węgorze, i grą na flecie, bo szczury. Jest tutaj kilku moich ćpunów, bardzo dobrze. Wiecie, jak wielkie było jego zdziwienie, gdy pierwszy raz poszedł na stołówkę szkolną i podali mu kompot w szklance? W szoku. Naprawdę był w szoku. Po tej dawce niewysublimowanych żartów pojawi się przed państwem Maciej Buchwald, najlepszy komik wśród reżyserów. Jak każdy artysta, Maciek ma trochę przerośnięte ego. Ma bardzo dużo wspólnego z Coco Jumbo. Ciągle tylko ja. Pierwszy poważniejszy film Maćka nazywał się Nie ma o czym milczeć. Sam go wyreżyserował, sam napisał scenariusz, zagrał w nim i zmontował go. Teraz tylko czekać, aż ogłosi, że na planie się molestował. Ten film powinien się nazywać Selfie Stick. Zaraz po nim pojawi się Wojciech Fiedorczuk. Wszystkim fanom absurdalnego humoru nie trzeba go przedstawiać. Reszcie też nie trzeba go przedstawiać. Wojtek jest najstarszym z naszych komików. Bardzo blisko mu do braku emerytury. Dlatego potraktujcie go jak takiego swojego dziadka i śmiejcie się z tego, co mówi, choćbyście to słyszeli setny raz. Przedostatni. Pojawi się przed państwem wasz człowiek, poznaniak, były prawnik, Michał Kutek. Wiemy, gdzie Michał posadził znajomych. Główną cechą dystynktywną Michała jest diastema, taka szpara między jedynkami, która wskazuje na to, że jakiś jego przodek ruchał bobry. Serio. Ta szpara jest tak duża, że uchodźcy przez nią dostają się do Unii. Jedyną szansą na zatrzymanie tego procederu jest 300 szpartan. Michał mi kiedyś zdradził, że nazwał swoje jedynki Romeo i Julia, bo mimo wielkiej miłości nigdy nie będą razem. A teraz, szanowni państwo, wreszcie przyszła pora na powitanie gwiazdy dzisiejszej imprezy. Sebastian oparł swoją karierę na roastach. Jest to nasz ostatni roast, więc poniekąd świętujemy koniec jego kariery. Pozwolę sobie zapowiedzieć bohatera dzisiejszego wieczoru, jego największym przebojem. Kiedy ja mówię się, wy krzyczycie mano! Się! Mano! Się! Mano! Się! Mano! Panie i panowie, Sebastian Reje! Miło, że jesteś. Wielu osób mówi o tobie, że jesteś chamem, prostakiem, debilem, ignorantem.
Chciałbym Państwu zacytować wiadomość, jaką dostaliśmy od dziewczyny Sebastiana, byście zrozumieli, o co mi tak naprawdę chodzi. Cytuję. Siemanko. Nie wiem, czy to będzie zabawne na roast, ale napiszę. Może komuś się spodoba. Ostatnio mój ukochany zaczął się do mnie dobierać, a niestety miałem okres, o czym mu powiedziałam. Reakcja Sebastiana? Wyszeptał mi do ucha romantycznym głosem: no to od dzisiaj będę ja podymaczem. Brzmi niemożliwie, nieprawdziwie, proszę, spójrzcie na to. Będzie ja podymaczem. Tak, bo Sebastian uwielbia seks. Poważnie zastanawia się nad stworzeniem własnej seks-taśmy. Takiej, która byłaby wystarczająco mocna, by ofiary nie mogły się wyswobodzić. Mama rejenta, nie wiem, czy wiecie, z zawodu jest brakarką. Pracownikiem kontroli technicznej oceniającym jakość finalnych produktów. Patrząc na Sebastiana, wiemy, że nie zabierała pracy do domu. Niewiele osób wie, ale rodzice Sebastiana, gdy zobaczyli, co im się urodziło, próbowali go utopić, ale jebany jest tak pusty, że wypływał na powierzchnię. Sebastian miał taką słodką minę, gdy mu powiedziałem, że będzie siedział na tronie świętego Mikołaja. Trochę się zasmucił, gdy powiedziałem, że nie będzie kolejki dzieci chętnych usiąść mu na kolanach. Co ja, podymaczu? Jesteś gotów? Jesteście gotowi? Szanowni Państwo, w takim razie, zanim pojawi się pierwszy występujący, chciałbym powiedzieć, że my, komicy, mamy takie dziwne, różne zabawy. Ostatnio w naszym środowisku stworzyliśmy listę top 5 komików, którzy naszym zdaniem umrą najszybciej. I w zeszłym roku Antek był na szczycie tej listy. Stawiałem na niego. 5 zł, ale zawsze. Na szczęście udało mu się opuścić podium. Ja miałem sporo szczęścia, bo niewiele straciłem, ale ludzie byli przekonani, że umrze, zapożyczali się u ludzi z miasta, w tym nie mieli z czego oddać. Jakby ja nie będę tutaj rzucał nazwiskami, ale zastanówcie się, czy przypadkiem jednego z naszych komików ostatnio nie było długo w kraju? Miała być twoja japa, Szumowski, na tym. Panie i panowie, przed państwem Antoni Syrak Guzowski! Powiedział Syrak Guzowski? Ja pierdzielę. Dzięki, tako. Maciek, czekajcie. Maciek się skarżył w swoim stand-upie, że mylą go z tako Hemingwayem. Nie? O Boże, straszne. Pomyśl, jak tako się poczuje, jak go pomylą z Maćkiem Adamczykiem. To będzie dopiero, nie? No bo stary, weź sobie to wyobraź, że jakbyś się czuł, jakby cię pomylili z chujowym komikiem, nie? Że z Michałem Kłódkiem na przykład, nie? O, Poznań, walcie się. Nie? Nie, żartuję. Michał jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. Michał, wiesz, że cię kocham, jesteś cudowny. Jest bardzo, on jest takim dziadkiem naszej ekipy, taki poczciwy chłopak. On tam, nie róbmy tego, chłopaki, nie można o tej porze. Nie? On taki jest, taki, że jak patrzysz na jego twarz, to wiesz, mimo że nie wiesz, ale gdzieś wiesz, że rucha się w kapciach. Nie? Że jest takie... Totalnie widać po jego twarzy, nie? Tak, to ma sens, nie? Tak, takie z kożuszkiem zakopanego, co sobie przywiózł, nie? Takie... Jak wiecie, miałem wylew do krwi, do mózgu i operację i dlatego uważam, że to jest bardzo dobre, że powstał w końcu komik, który reprezentuje ludzi upośledzonych, z ubytkami, czyli Piotr Szumowski. Jest naprawdę, mimo że jest debilem, jest bardzo dobrym człowiekiem, tak? Żebyście wiedzieli, on jako pierwszy przyszedł do mnie do szpitala po operacji. Przyszedł, usiadł, powiedział: Antoni, słuchaj, chcę ci poprawić humor, poczytam ci swoją książkę. Ja mówię, błagam, nie. Ale byłem zneutralizowany lekami i wiecie, i on wyciąga książkę i tą swoją, komik dookoła debilizmu i czyta jakiś losowy fragment i słyszę takie: nie zrozum mnie źle, nauczyłem się dużo przez ostatnie 3 lata, ale nic na uczelni. Chłonąłem doświadczenie i wiedzę nie dzięki uniwersytecie, ale pomimo go. I ja tak słucham, myślę, no mózg mi rozjebali, no nie. Operacja się nie udała, nie ma opcji, że ja już nie rozumiem polskiego, nie? To jest...
I ordynator, jak słucha, Piotrek czyta, to zatrzymał go na obserwacji, nie? Że tak... Chodź, ziomek, trzeba cię obejrzeć, nie? Miał płaskie EEG totalnie. Piotrek tą książką przyczynił się do zwiększenia budżetu walki z analfabetyzmem. Jeżeli się teraz cieszy, to nie dlatego, że zna to słowo analfabetyzm, tylko na początku jego jest anal i jemu to wystarczy. To jest. Tak, a propos ludzi nieznających dużo słów, jest Jasiek Borkowski. Jasiek jest cudowny. On trenował wiele lat akrobatykę, nie? Teraz jest dresiarzem takim oporowym, ale kiedyś rodzicom powiedzieli, masz akrobatykę trenować. Dlatego jak zawsze policja go zawija i mówią, wylądowałeś na dołku, to on robi... To jest odruch Pawłowa, on po prostu automatycznie jedzie. Jakby, to też jest trudne do wyobrażenia sobie, ale Jasiek jest synem kompozytora i wokalistki. Biorąc pod uwagę, jak wygląda, jestem przekonany, że jest to ważka G i mandaryna. Chciałem jakiś ten żart jak umiejscowić tutaj lokalnie, że wziąć jakąś wokalistkę z Poznania i przed Szumowskim mówi, powiedz o tej Peji. Ja mówię, Peja nie jest wokalistką, Szumowski. Co ty pierdolisz? Mam jej płytę. Peja Bregowicz. Nie, to jest Kaja. Nie, Kaja jest raperem. Zamknij japę. Po prostu jest kompletnym, no, on reprezentuje biedę intelektualną. To jest pozdro dla pani Pei. Umrę za ten żart dzisiaj, prawda? Dobrze. Jest z nami też bardzo inteligentny człowiek, Gaweł Feliga. Gaweł jest wspaniałym zamulaczem. Ten człowiek nie porwałby tłumu, nawet gdyby był z karabinem w samolocie. To jest mniej więcej, to jest ten poziom człowieka. On jest takim, kurwa, zamulaczem, że jak wprowadził się do mieszkania po zmarłej babci, to stwierdzili sąsiedzi, że tam przestał tętnić życiem. Już zupełnie, że... Jakaś makabra, nie? Człowiek... Maciek Adamczyk ostatnio powiedział, że wiecie, że rośliny lepiej rosną, jak się do nich mówi. I mówimy dużo do Gawła. Gaweł, jesteś wspaniałym mężczyzną. Chcesz wody? Jak jest taki spokojny, bo zimą jest mniej aktywny. To jest... Dlatego jest z nami król roastów, czyli Sebastian Rejent. Jak chyba się zgodzimy, że jest symbolem seksu ze zwierzętami. Takie ostrzeżenie to jest mocno. Jak patrzę na Rejenta, to wiecie, mam wrażenie, że to nie szczepionki, ale mikrofon powoduje autyzm, nie? Że tak czas na ruch antymikrofonowy, że ten... Mam wrażenie, że autyzm, patrząc na jego ryja, to się bardziej autyzm wstydzi, że ma Rejenta. Nie? Okej. Okay. Sebastian, wszyscy mówią, że jest chamem, że jest potwornym chamem. Nie, ja go znam z innej strony. Ostatnio gadam z nim, on mi mówi, Antek, ja to lubię sobie potańczyć. Tak sobie lubię potańczyć, ale mam jedną zasadę. Nigdy nie tańczę w lakierkach, bo ślizgają się na grobach. Cały Sebastian. No. On jest wieśniakiem, no co wam powiem. No, Sebastian jest potwornym Januszem, takim wsiurem pełną gębą. Za każdym razem, jak skończy w swojej dziewczynie, to zaczyna bić brawo. Nie? To jest wraz z innymi pasażerami. To jest, żebyście... Doszło, dobrze. Cieszę się, że zrozumiałeś, to zawsze... Rejent, po tym jak pojechaliście, że jest grubasem, to stwierdził, że musi schudnąć, nie? Więc zaczął, ma podzielną wagę, wykorzystał to, zaczął skakać na skakance i oglądać filmy. Skacze, ogląda filmy, żeby schudnąć. I Szumowski pozazdrościł mu tego i poszedł w jego ślady, bo po sukcesie swojej pierwszej książki postanowił się jednocześnie nauczyć czytać i pisać. Niesamowity ziom, nie? Problem z wagą Sebastian nie jest jedynym tutaj człowiekiem, który ma problem z wagą. Michał Kutek też miał problemy, bo tak tłusto się odżywiał, tyle żaru, tak źle, że go dziewczyna rzuciła. I czarą goryczy było to, co przelało. To jak skończył jej w ustach, to utyła 5 kilo. Skąd wiem? Odkąd Michał do nas dołączył, Sebastiana zaczęły się wahania wagi duże, więc jadą. Najwyraźniej Michał też jest japodymaczem. Nie, Michał naprawdę źle się odżywia. Jest jedynym człowiekiem, którego nasienie ma kożuch. Nie? To jest...
Poczekam, aż wejdzie. Dobrze. Doszło. Dziękuję. Sebastian Red był wiele lat testerem gier. Testował między innymi FIFA, Call of Duty, różne takie gry. Ale najstarszy z naszych komików, Wojtek Fiodorczuk, też był testerem gier. Testował między innymi grę w Chowanego, w Ciuciu Babkę, Kapsle. Dużo. No jest stary, nie? No jakby... Jak Sebastian jako nastolatek pracował w McDonaldzie, to Wojtek przy odbudowie Warszawy. To jest ten, dobra. Słuchajcie, to tyle z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, w Afryce jest takie plemię, które umie liczyć tylko do 3. Wszystko, co jest powyżej 3, to wiele. Idąc tym tropem, następny występujący mył się w tym roku 2 razy. Przed państwem Piotr Szumowski! Zakochałem się przy tej piosence. Nieważne. Słuchajcie, o ludziach tutaj. Mamy Antka. Antek to improwizator, komik, pisarz, prawdziwy człowiek rezonansu. Jak? Wiecie, co jest gorsze od żadnych braw? Małe brawa. No mam od razu mówię. Od razu po prostu z mostu. Mi jak Antek powiedział, że ma guz, ja nie mogłem uwierzyć, że on podchodzi do mnie i mówi: Piotrek, mam guz, na co ja zrozumiałem: co Antek? Masz główny urząd statystyczny? Czy cię popierdoliło? Masz coś z głową, Antek? Jak się wam ten dowcip nie spodobał, to reszta wam się też nie spodoba, nie? Wszyscy możemy mieć różne opinie na temat Antka, ale o guzach się nie dyskutuje. Jest z nami Jasiek Borkowski. Jasiek wygląda jak magik po upadku. Plus i minus to jedyne, co skumałeś z matmy. Bo wiesz, co się liczy? Jasiek nie wie. Zalew jest z nami. Zalew to też taki magik. Z dwóch browarów mi wyczarować bełta i awanturę. Jasiek Borkowski jest takim hardkorem, że jego inicjały to JB. Jebać policję. Chuj, dobry dowcip. Jest z nami Wojtek Fiodorczuk. Wojtek Fiodorczuk jest alternatywnym komikiem. Jest alternatywą na chujowy wieczór. Jeszcze bardziej chujowy wieczór. Jest też z nami Michał Kutek, gwiazda Poznania. Michał Kutek, gdyby był film Piękna i Bestia i jakby wszyscy aktorzy by byli prawdziwi, to Michał Kutek by grał Budzik, okej? Ty mi tak przypominasz ten budzik, że wszystko się zgadza, bo na twoich występach ludzie śpią. Ja za bardzo nie miałem weny, co powiedzieć o Michale, więc napisałem wierszyk. Pozwolę przeczytać. Michał Kutek, kichał smutek. Między zębami masz parę. Każdy komik włożył tam fujarę. Mało tego, Kutek zawsze prosił o większego. Chłopaki, weźcie mnie do grupy. Będę brał z buzi do dupy. Obiecuję, nie zawiodę. Obiecuję, nie zawiodę. Dla was zrobię. Tak było. Taka to prawda jest. Kutek dla sceny uroni każdą z łez, obślini każdego siusiaka, pójdzie w każdym ślimaka. Dajcie mu więcej, madafaka. On z uśmiechem powie, że wszystko smakuje. Na ustach szperma radiuje. Nie najgorsze te chuje. Twarz się raduje. Ja cię szanuję. Jedyny problem. Talentu ci brakuje. Ja chcę tylko zauważyć, że jak gdyby pierwszym rymem w tym wierszu była, że dziewczyna Kutka rymuje się ze słowem prostytutka i po prostu chcę, żebyście o tym wiedzieli, nie? Okay, proszę teraz o skupienie. Jest z nami Maciek Buchwald.
Maciek jest najbardziej aroganckim typem, jakiego znam. Maciek jest jak litera A. Zawsze musi być pośrodku uwagi. Jest coś? Czekajmy. Kto uważa, że ten dowcip jest zajebisty, oklaski? Kto uważa, że jest chujowy, oklaski? Jest wyjebany. Z nami Maciek Adamczyk. Maciek Adamczyk jest jak litera G. Niepotrzebny w stand-upie. Jest z nami Zalewski. Zalewski jest jak litera O. Jest zerem. Jest Gaweł Feliga. Gaweł Feliga jest jak litera Z. Rzadko występuje. W sensie Z mega rzadko występuje, okej? Okay? Bardzo, ja gram w Scrabble, nigdy mi się nie udało użyć słowa Z. Okazuje się, że ziomb nie pisze się przez Z. Gaweł Feliga jest tak usypiający, że kutek wrzuca go do drina dziewczynom, nie? Gaweł jest tak usypiający, że jak słoneczko z Teletubisiu wstaje, to mówi, ja pierdolę, idę spać, nie? Jest z nami Maciek Buchwald. Maciek Buchwald za młodu imał się różnych prac. Raz roznosił zdjęcia ulotki prostytutek. Sorry, źle to przeczytałem. Roznosił zdjęcia twojej dziewczyny, kutek. Dla niej te chwile nie były ulotne jak ulotka. Maciek Buchwald jest reżyserem. Miał okazję nakręcić wiele niszowych filmów, gdzie główną rolę grała dziewczyna kutka. I nasza gwiazda wieczoru, Sebastian Rejent, król roastów, naczelny ham stand up Polska, albo jak to mówi dziewczyna kutka, ten co nie płaci. Mało osób to wie, ale Rejent nie ma duszy. Okay? Rejent ma procesor, który waży 21 gram. To jest pierdolony robot, okej? Okay? Rejent na Robocopa mówi po prostu kop, okej? Okay? Jak Rejent wchodzi do klubu, to tańczy człowieka, okej? Okay? On klika w podejrzane linki, bo chce, żeby do niego boty pisały, okej? Okay? Na telefonie ma Androida, bo lubi rozmawiać ze swoimi. To jest pierdolony robot. Jego życie można podsumować filmami z Willem Smithem. Ja robot, ukryte piękno i Japa Downa. Ten trzeci był niszowym filmem. Dziewczyna kutka w nim grała. Rejent, mimo że jest robotem, nie przyjęli go do Transformersów. Nie był im potrzebny robot, co ma japę Downa. Za mocno? Jest git. Rejent ma taki burdel w pokoju, że dziewczyna kutka czuje się jak w domu. Słuchajcie, to jest tyle ode mnie. Ja się nazywam Piotrek. Dzięki. Następny będzie Bartosz Zalewski. Zalew jest ogromnym fanem technologii, ale takiej nie najnowszej. Ostatnio wymienił sobie telefon. Teraz ma Microsoft Lumie. Nie dlatego, że jest taki super telefon, tylko dlatego, że Zalew ma też depresję i lubi mieć pod ręką coś, co się wiesza za niego. Panie i panowie, Bartosz Zalewski! To ja. To się często słyszy w domofonie, nie? Ja bym chciał kiedyś odebrać domofon i usłyszeć, to ty. Dobra, do żartów. Naszym prowadzącym jest Maciej Adamczyk. To jest człowiek poszukujący. On zmierzył całą Polskę. Odwiedził setki miast i poznał tysiące osób tylko po to, żeby na sam koniec dowiedzieć się, że to, czego szukał, było dokładnie pod jego nosem. Szukał wąsa. Skoro o podróży, to...
Ostatni roast stand-up Polska. Ja naprawdę pamiętam, gdy oglądałem z moim kolegą pierwsze, jeden z pierwszych tych roastów i tak pokazałem na ekran i powiedziałem do mojego kolegi, kiedyś tam będę. I ten mój kolega mówi, przecież się nie zmieścisz. A ja mówię, gdzie? A on mówi, w ekranie. Myślał, że w ekranie. Ale to piękna podróż, moim zdaniem. Kiedyś, lata temu, we Wrocławiu, Antoni Syrek Dąbrowski, albo jak to mawiają na niego w USA, mówią na niego Rudy, wziął mnie na bok i po występie powiedział do mnie takie słowa, zacytuję, cel jest dla mnie niczym, ruch wszystkim. I to są mądre słowa i od razu w mojej głowie się zalęgła taka myśl, że jeżeli spojrzysz na nazwisko Antoniego i tak zmrużysz oczy, to wtedy wychodzi Antoni Siurek Dąbrowski. Antoni, ty kiedyś grałeś, nie? Taką bułkę i tam jest w niej jest kiełbasa. To ja się pytam ciebie. Masz ty w ogóle rozum i dogodność człowieka? No to jeszcze taki drobny żart geograficzno, taki stand-upowy. Uwaga, jaki jest ulubiony kraj Antoniego? Iran. Irak, przepraszam, Irak. Skoro mowa o jego głowie, Antoniego, miał tam naczyniaka i jak się Piotr Szumowski o tym dowiedział, to od razu zaczął krzyczeć, jak on pomieści w głowę te talerze? Skupić człowiek. Piotr jest pisarzem, on tworzy zainspirowany Herostratesem głównie. Jego książka Piotra Szumowskiego nazywa się Komik dookoła świata, ale wszyscy czekają na jego publikację Mydło dookoła pachy. Znaczy ja nie chcę mówić, że Piotr ma problemy z higieną, ale on ma sądowy zakaz zbliżania się do kałuży. Nie chcę mówić, że ma problemy z higieną, ale jak się położył w parku, to się mewy zaczęły zlatywać. Nie chcę mówić, że ma problemy z higieną, ale jak stanął na parkingu, to dzieci na nim narysowały palcem brudas. Tak między nami, to jak tak tego posłuchałem i policzyłem, to on chyba ma problemy z higieną. Ale dzisiaj będzie dużo żartów, że jest taki guptas, głupi jest. Jest nie taki, wiecie, meszugę. Ale ja twierdzę, że prawdziwa mądrość to suma doświadczeń, a tych zebrał w brud. Następny gaweł, Feliga. Jego występy najlepiej się ogląda za pomocą teleskopu, bo on jest czarną dziurą charyzmy. Po prostu wszystko wsysa tam. I każdy występ Gawła powinien się nazywać trzy papierosy, bo bezpowrotnie zabiera 45 minut życia. Następnie tam Jan Borkowski, to jest człowiek, którego mam zaszczyt nazywać przyjacielem. On miał ciężkie przeżycia, takie dużo wypadków w życiu, ale szczęśliwie je przetrwał. Można powiedzieć, że jest w czepku urodzony, ale w czepku z Daszkiem. Kolejny tam do golenia. Maciej Buchwald. Maciej jest specjalistą od takich krótkich, precyzyjnych dowcipów, takich bardzo oryginalnych. To ja pozwolę zacytować mój ulubiony dowcip. On go opowiadał na trasie wielkiej naszej grupy. Się nazywa Stand Up Polska, nasza grupa. I on wychodził po prostu z pianinem i tego robił, nie? I tak opowiada, historia jest taka, że po prostu on się spotykał z jakąś panią, ona była pewnie ładna, nie? Bo on jest ten przystojny. Pewnie tam na Instagramie też ma rzeczy. I on się z nią spotykał, byli ze sobą, nie wiem ile, to nie moja sprawa, ale w pewnym momencie ona stwierdziła, że no, było fajnie i tak dalej, się dowiedziałam, filmy,
interesujący człowiek, ma samochód. I więc dosyć tego, ale wykazała się nielojalnością, ponieważ zerwała ten związek i, moi drodzy, odeszła do innego mężczyzny, pewnie też przystojnego, nie wiem jaka sytuacja, i na co ten szaleniec, ten kurde gagatek, normalnie, wiecie, wziął tak pypy i mówi, że odeszła do lamuzy. Skoro jesteśmy przy porzuceniach, Michał Kutek niedawno się rzuciła go dziewczyna i ja się go tak spytałem, a czy ty, tak się pytam, a bo był przeciąg, czy tam wszystko okej z tobą jest, nie? A on mówi, że tak, że okej, ona nawet niedawno przyszła do mnie, nie? I odwiedziła mnie po porzuceniu. Ja mówię, o, wiecie, oglądałem filmy różne, mam takie kosmate myśli, można powiedzieć. Więc mówię, a jakiś pożegnalny seks był? A on tak mówi, no był, ale nie ze mną. Ludzki los. Na końcu, lecz nigdy nie ostatni, Sebastian Rejent, ja mówię na niego Jętek. To jest, właśnie, ja go znam wiele lat, nie? Znamy się, kupę lat, pamiętasz, spływ kajkowy. Ja więc wykorzystam tę okazję, ponieważ wiele się pojawiło jakichś dziwnych informacji o nich, żeby kilka rzeczy wyprostować. To najpierw, uwaga, ręka, noga i fakty teraz. Otóż, Jętek, moi drodzy, miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Otóż wykluł się z jajka, jeździł na deskorolce, później nosił taką czapkę, okulary. Przepraszam, to był jednak Denver, ostatni dinozaur. Zatrzymajmy się chwilę, jeśli mogę, na Denverze, ostatnim dinozaurze, bo to jest smutny los tego człowieka, dinozaura. Gdybym ja był Denverem i bym się dowiedział, że mam na nazwisko ostatni dinozaur, to nie patrzyłbym pozytywnie w przyszłość. Więc wracając do Jętka, nie jest autystyczny. Kilka osób mu to zarzuca, choć trzeba przyznać, że jest jedyną osobą, która układa liczby alfabetycznie. To jest fakt. Chyba się wszyscy zgodzimy, że na roastach Jętek jest jak Szumowski na geografii. Nie zna grani. On też, Jętek, dostaje dużo pogróżek. Pogróżki. Złapałem za pas w ogóle. Brakuje mi kamizelki. On dostaje dużo pogróżek. W internecie pogróżki. Na występach pogróżki. Nawet jego dziewczyna ostatnio go wysłała do warzywniaka. Pogróżki. Niektóre kobiety zarzucają mu seksizm, ale zrozummy się. Po prostu Jętek to jest prawdziwy gracz. Po prostu gracz. On nawet zamówił kiedyś 3 panie z agencji na chatę, ale to tylko dlatego, że mu brakowało do klanu w Counter-Strike'a 3 osoby. Żart dla graczy. Ja go znam właśnie z tej promiskuitywnej strony. Jest takie słowo. Ja to od mojej nauczycielki Nelly Furtado się nauczyłem. Więc ja go znam, tak? Otóż Rejent jest dobry w starym, dobrym ruchamku, w chędożeniu, w kochlowaniu, jest niewiarygodny. On jest tak dobry, że nawet ostatnio uczył swoją dziewczynę, jak robić laskę na swoim przykładzie. To jest najlepsze. Jak to powiedział wieszczy, dymał swoją japę. Nie mam dużo czasu, więc na sam koniec chciałbym polecić bardzo serdecznie, jak jesteśmy tutaj w dużym gronie, nagranie Sebastiana Rejenta stand-upowe, które się nazywa Ostre Żarty. W środku są żarty, które mogą wywołać kontrowersje. Polecam, zalajkujcie, subskrybować. Możecie też udostępnić na swoich fanpage'ach, czy też profilach. I nie? Okej, dobra. No i też jak chcecie pisać tak dobre żarty, jak przypomnę, nagranie Ostre Żarty, to Sebastian ma też warsztaty komedii, stand-upu i tam uczy, jak pisać
ostre żarty. Dziękuję uprzejmie, trzymajcie się. Bartosz Zalewski! Co za energia! Pamiętacie może aferę łowców skór? To pracownicy pogotowia zabijali pacjentów, a potem sprzedawali informacje o zgonach zakładom pogrzebowym. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Gaweł Feliga brał w tym procederze czynny udział. Lekarze wydawali skierowania na jego występy, a on serwował widzom pawulon do uszu. Do uszu. To ciekawe. Jak się zaczniecie dziwnie czuć, to po prostu zatkajcie uszy. To prędzej czy później minie. Panie i panowie, Gaweł Feliga. I want the rings in the chain, running to. I want the watches in the bracelets, running to. We at the table leading everybody food. Dobry wieczór. Słuchajcie, Maciek Adamczyk, dobry kumpel, świetny prowadzący. Maciek Adamczyk jest fanem rapu i samochodów. Marzy o tym, żeby mieć lowridera, ale żaden nie zjedzie tak nisko jak jego reputacja. Więc może marzyć dalej. Tak się składa, że znam dwie były dziewczyny Adamczyka. Zapytałem je, jak wspominają Maćka i obie odpowiedziały tak samo. Jakiego Maćka? Więc może przejdźmy do kogoś, z kim ktoś się liczy. Piotrek Szumowski i Bartosz Zaleski na pewno są w czołówce polskich komików. Najbardziej potliwych polskich komików. Z tym, że Zalew ma coś, czego nie ma Piotrek, na przykład mydło i wstyd. Meteorolodzy sprawdzają, gdzie Szumowski ma występy i zapowiadają tam kwaśny deszcz. Homeopaci twierdzą, że woda ma pamięć, to po kąpieli Piotrka woda ma traumę. Piotrek odżywia się strasznie, naprawdę strasznie, ale lubi jeść, lubi pojeść. Piotrek tak lubi jeść, że poci się przed zjedzeniem kebaba. Zresztą jest jedyny człowiek, jakiego znam, który poci się ostrym sosem. Szumowski opowiada w swojej książce o tym, że nie mógł zacząć podróży, bo miał wrzoda na dupie. To jest prawda? Jak był mały, to tak samo mówiła jego matka. Na potrzeby tych roastowych żartów wszyscy pisaliśmy coś o sobie i Szumowski napisał, że ma licencjat ze socjologii. Nie wymyśliłem tego. A Michał Kutek bardzo lubi hazard i wysokie ryzyko, więc założył się ze mną, że nie, on to napisał specjalnie, żartem. Kutek przegrał zakład i teraz musi supportować Antka. Znaczy, supportować to jest taki, wiecie, sceniczny termin, znaczy musi mu pocierać, jak mu nie staje. Więc... Wiecie, jak się robi ksywy dla kumpli, nie? Wojtek to Wojtas, Jurek to Juras, a ja mam kumpla Kutka. To na niego mówimy ty chuju. Kutek jest prawnikiem. Jako prawnik pomagał wielu złodziejom, oszustom i dziwkarzom, ale miał też klientów spoza stand-up Polska. Więc... Niektórzy się dziwią, że Kutka przyjęli do stand-up Polska, ale brakowało nam śmiesznego grubaska. I Kutek ma jedną z tych cech. Kutka dziewczyna, jak się z nim rozstawała, powiedziała mu, no może jesteś gruby, ale nie jesteś taki jak Lotek. Nigdy nie będziesz taki zabawny. Antoni Syrek Dąbrowski. Antoni nazwał swój special, w którym mówi o swoich kłopotach zdrowotnych, nazwał Sierpień. Bo na plakacie nie zmieściło się bezczelny szantaż emocjonalny. Może zasługuje na współczucie, no ale nie tak bardzo jak dziewczyna Szumowskiego.
Czy Antek to taki nasz Steve Jobs, nie? Znaczy, bo Jobs to po angielsku pracę, a Antek miał różne prace. Poza tym Antek też jadł kiedyś kwasa i też jest przereklamowany. No i Steve Jobs zmarł na raka, ale Antek nawet tego nie umiał zrobić dobrze, więc... No, ale wiadomo, kto z tutaj obecnych ma naprawdę ostre żarty, nie? Jak Szumowski miał sraczkę po kebabie, to w muszli zobaczył kawałki żartów Rejenta. Sebastian Rejent to taki Stephen Hawking komedii. Minus geniusz, plus chodzenie. Sebastian kolekcjonuje gry komputerowe. Naprawdę ma ich bardzo wiele. Myślę, że to z nostalgii za dzieciństwem, ale jedyne, co mu zostało z dzieciństwa, to efekt jojo. Mi się podobało. Seba, jak był mały, to chciał być klaunem. Co prawda rodzice chcieli go oddać do cyrku, ale żaden nie chciał go wziąć. Więc po paru latach znalazł sobie najbliższe, co znał, pracę w McDonaldzie. Co prawda pracował tylko na kuchni, no ale kiedyś miał okazję być molestowany przez klauna. Prawie, blisko. Dzięki, koneserzy wybornych żartów. Były szef Sebastiana jest bardzo dumny z tego, że zatrudniał kiedyś Rejenta. Nie dlatego, że jest znany z komedii, tylko nigdy nie miał tak posłusznego pracownika. I posprząta, i frytki usmaży, i loda zrobi. Niestety zwolnił Sebastiana, kiedy ten zrobił sobie aparat na zęby. Sebastian bardzo chciał zaistnieć i był bardzo naiwny w dzieciństwie. Kiedyś poszedł do domu z facetem, który proponował mu, czy nie chce być kukłą brzuchomówcy. On zrezygnował dopiero. Jeszcze jest kawałek. Zrezygnował dopiero, jak facet włożył mu drugą rękę. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, kto ciebie wpuścił. Staliśmy przed chwilą tutaj, czekaliśmy na wejście i następny występujący spojrzał przez ramię w moje notatki, gdzie miałem zapisaną ilość miejsc na widowni, tutaj cyframi arabskimi i rzymskimi. Spojrzał i zobaczył 1700 MDCC i zapytał, czy tyle pigułów wziąłem ze sobą do Poznania. Panie i panowie, Jasiek Borkowski! Wieczór Poznań! Jest bardzo przyjemnie, jest bardzo śmiesznie, bardzo ostro. Wielkie brawa Maciek Adamczyk, nasz prowadzący, kochany. Wielkie brawa. Nie wiem, czy wiecie, ale ojciec Maćka jest scenarzystą do serialu Rancho. Ale jak widać, tworzenie postaci życiowych nieudaczników zaczął dużo wcześniej. Nawiązując do nieudaczników, Michał Kutek, wielkie brawa. Michał to jest takie trochę dziwne, on jest bardzo samokrytyczny i uważa, że jest najsłabszym ogniwem w naszej grupie. A tak naprawdę, a nie. Źle przeczytałem. To wszyscy uważają cię za najsłabsze ogniwo. I z tym się już nic nie da zrobić. Ale Michał, jak się tak... Spójrzcie się na Michała, poproszę tutaj. Michał rzeczywiście wygląda jak taki człowiek z nie do końca wyleczonym downem. Ludzie go mylą z Maćkiem z klanu, za co Maciek się bardzo wkurwia.
Tutaj taka ciekawostka, tutaj też jesteśmy w Poznaniu, więc ta ciekawostka to jest prawda, to jest szczery fakt. Kutek kiedyś przyjaźnił się z Kajetanem Poznańskim. Wielkie brawa dla Kajetana. Serio? To prawda? Kutek często z nim chodził nawet na dziewczyny, ale jak widać to dla Kajetana. Dziewczyny częściej traciły głowę. Tutaj taki padły jakieś takie te historie, że Kutek, dziewczyna, prostytutka. Nie, on nie ma dziewczyny. Jako jedyny tutaj na scenie nie ma dziewczyny. I to jest szok, że Szumowski ją ma. Ale Kutek, ty co chwila płaczesz mi w ramię, że ty dostajesz od wszystkich dziewczyn kosza. Stary, wreszcie masz gdzie wrzucać swoje chujowe żarty. Kocham Michała tak naprawdę. Mówię to, bo jestem w Poznaniu, nie chcę dostać wpierdolu. A propos żartów, ale tym razem dobrych żartów, wielkie brawa Antek Syrek-Dąbrowski. Antek uważa się za bardzo zabawnego komika. Uważa się za tak zabawnego komika, że jak dostał guza mózgu, to przestał pisać żarty, bo bał się, że guz pęknie ze śmiechu. Antek mocno zainspirował się swoją tragedią, co widać w programie Sierpień. Wielkie brawa dla tego programu, to jest bardzo dobry program. Wielkie brawa, co kurwa, nie słyszeliście? Na szczęście z Ankiem już jest wszystko okej. I Antek boi się troszeczkę, że nie będzie miał o czym pisać, dlatego serio zaczął się zastanawiać, gdzie raki zimują. W momencie, gdy Szumowski napisał książkę Komik dookoła świata, guz mózgu Antka napisał książkę Głowa dookoła mnie. Ale zmienił tytuł na Sierpień pleśń, co przeplata, trochę zimy, trochę raka. Antek tak bardzo podjarał się swoją chorobą, że nawet założył skład. Raktofonika. Nie wiem, czy wiecie, Rakim będzie dzisiaj rozdawać autografy. Nie? Ale jedno trzeba przyznać, żarty Antka są bardzo mądre, sensowne, takie onkologiczne. Na szczęście Antek jest już zdrowy. Niestety to nie koniec naszych zmartwień, bo dostaliśmy kolejną tragiczną wiadomość. Szumowski napisał książkę. Serio, brawa, ziom? Jezus zamieniał wodę w wino. Fiedorczuk zamienia normalne rzeczy w totalną abstrakcję. Czy jest ktoś, kto zamieni książkę Szumowskiego w gówno o normalnym rozmiarze, bo nie mogę spuścić tego w kiblu? Szumowski, jak już zostało powiedziane, i tutaj muszę wziąć łyka, po prostu mi zaschło. Szumowski to nasz taki brudas. Myje się raz na ruski rok. Powiedziałem mu kiedyś, że... Tak serio, błagałem, mówię, Szumowski, ty powinieneś się częściej myć. A on do mnie, a może powinienem się rzadziej brudzić. Kolejne fakty. Byłem raz w kiblu z Szumowskim i ewidentnie Piotrek robił kupę. Ja też. Wyszedłem z łazienki i myję ręce, a Szumowski tak przychodzi obok tego kranu i nic. Ja doznałem szoku i zacząłem go wręcz błagać. Szumowski, umyj te ręce, robiłeś kupę. A on zaczął myć te ręce i powiedział, okej, ale robię to tylko dla ciebie. Piotrek zwiedził trochę świata, to jest fajna sprawa, przez to trzeba umyć teraz 5 kontynentów. No. Kupiłem raz na urodziny Szumowskiemu mydło, to jest prawda. W ten sam czas Antek dostał raka. Szumowski zadzwonił do Antka i spytał się, ziom, możemy się wymienić? No. Jak widzicie, życie komika na scenie jest różne. Raz masz świetne reakcje, oklaski na widowni, śmiechy, a raz ciszę. I to drugie nazywamy bombingiem. Bombing, cisza, bombing. Nie? Gaweł Feliga ostatnio zalicza taki bombing, że państwo islamskie przyznało się do podkładania gawła w klubach. Jest taka zasada, że jak zaliczasz bombing, to jest tak cicho, że za barem słychać lodówkę. Jak Gaweł zalicza bombing, to słychać lodówkę, która strzela sobie w łeb.
Gaweł ma wielki talent, to trzeba przyznać, ale jest bardzo leniwy. Kiedyś nawet nagrywał muzykę, ale wydał tylko pół płyty. Szumowski nie zajarzył i kupił sobie pół Discmana. Wojtek Fiedorczyk, wielkie brawa, kocham typa. Można powiedzieć, że Wojtek Fiedorczyk jest jak taka struksowa marynarka, niemodny, przetarty i już dawno powinien zawisnąć w szafie. Wszyscy kochamy Wojtka. Wojtek jest niesamowity, w swoich występach zamienia wszystko w totalną abstrakcję. Raz powiedział do rejenta, że jest cham i rejent zamienił się w szynkę. Wielkie brawa, Sebastian Rejent! Cebuś, kochanie, wiesz, że cię kocham. Jak zauważyłeś, wiele uwagi poświęciłem chorobie Antka i książce Szumowskiego, ale trzeba przyznać, że nawet rak jest śmieszniejszy od ciebie. Rejent to taki flejtuch troszeczkę, dowiedziałem się, no. Nie lubi na przykład zmywać podłogi, bo każdy kontakt ze szmatą przypomina mu, że go matka nie przytulała. Sebastian Rejent jest taki chamski i tak bardzo nie lubi konkurencji, że jak się dowiedział, że gus Antka może być złośliwy, to chciał się z nim napierdalać. Na szczęście był to nowotwór łagodny, więc Rejent wziął go po prostu na support. Rejent ma tak ostre żarty, że można by nimi zeskrobać brud Szumowskiego. Rejent, jak już zauważyliście, traktuje trochę życie jak grę. Jak ktoś gra w to samo, co on, to on podpowiada, jak to przejść. Tylko Kutkowi dał kody na chujowe żarty. Taki jeden z gorszych żartów. Seba często nie odróżnia życia z gier od rzeczywistości. Jak się dowiedział, że Antek ma guza, to spytał, czy może mu przejść tego bossa. Antek tłumaczył, że to rak mózgu i że sam musi sobie z nim poradzić. Od tej pory Seba męczy Antka pytaniami, kiedy wyjdzie rak mózgu 2. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Jacek Borkowski, co za energia! To z tym, że Szumowski umył dla niego ręce, to jest szczera prawda. Panie i panowie, bez zbędnych zapowiedzi. Patryk Wega stand-upu. Maciej Buchwald! Dobry wieczór. Zacznę od czegoś najmniej ciekawego, czyli Gaweł. Wulkan energii. Nieaktywny wulkan. To jest standardowy żart, że Gaweł jest nudny. Cały czas żartujemy, że Gaweł jest nudny, więc pomyślałem, że jak ja będę żartował z tego, że Gaweł jest nudny, to będzie to nudne. Postanowiłem więc się solidnie przygotować, żeby mieć żarty o czymś innym. Zrobiłem totalny research o Gawle i w trakcie tego researchu zasnąłem. Wiecie, że Innogy, dawniej RWE, przestało mu przysyłać rachunki, bo okazało się, że praktycznie nie zużywa energii? Pozostając w temacie rachunków, Gaweł nie ma problemu z internetem, super mu tam wszystko śmiga, za to internet wysłał skargę, że Gaweł mu zamula. Że ma stałe zmęcze. Ale Gaweł jest wyluzowanym kolesiem, nie ma parcia na dobre żarty. Lubi opowiadać ludziom o innych komikach, prowadzi podcast pod tytułem Nagrałeś to, który powinien mieć podtytuł Po co? To nie jest przypadek, że w tytule tego podcastu jest pytanie do samego siebie. Nagrałeś to, bo Gaweł w ogóle zadaje sobie cały czas pytania, też po co żyje, po co robi stand-up, a po seksie z dziewczyną mówi na głos, doszedłeś? Z tego, co wiem, Gaweł był również raperem, bardzo aktywnym raperem, działał, uwielbiał bitwy freestyle'owe i to wyglądało tak, że jak sędzia bitwy mówił, Gaweł, jedziesz, teraz ty, 1,5 minuty, dawaj, to Gaweł, spoko, mogę być drugi. Piotrek Szumowski, pisarz. To jest niesamowite, że Piotrek, nawet robiąc żart z literą o mnie, zrobił kurwa błąd. Mówi się w centrum uwagi, a nie w środku uwagi, debilu. Niesamowite. Ale kontynuując żarty z literami, Piotrek jest jak litera O,
Nie ma go w wannie? Mówiłeś, Piotrek, o tym, że kręcę filmy, ale wiem, że ty też kręcisz filmy modną estetyką brudnej kamery. Piotrek lubi ćpać, kiedyś tak się naćpał, że pomyślał, kurwa, zróbmy coś spontanicznego, wskoczył na stół, powiedział, ej, weźcie się umyjmy. Kiedyś w stand-up Polska padły oskarżenia o kradzież i gwałt i Piotrek się przyznał, mimo że tego nie zrobił, ale wolał się przyznać, niż umyć ręce od sprawy. Poza tym, że jest brudasem, Piotrek jest debilem. Piotrek uważa Jaśka Borkowskiego za geniusza, co dowodzi temu, że jest debilem. Uważa za geniusza od czasu, kiedy dostał świadectwo z czerwonym paskiem, a Jasiek mu powiedział, że dostał z trzema paskami. Kiedy Piotrek wrócił ze swojej podróży, powiedziałem, kurde, Piotrek, to jednak imponujące, pojechałeś dookoła świata. A on, no, jeszcze musiałem wrócić. Kiedy Piotrek objechał świat dookoła, to myślał, że odkrył drugą Polskę. Piotrek jest takim debilem, że jak pytają go w kebabie, na jakim cieście, to mówi, na murzynku. Kiedyś zapytałem Piotrka o godzinę, a on wyjął z kieszeni kompas, popatrzył na niego i powiedział, północ. Mogłem się domyślić, że to zła osoba do pytania o czas, bo miał problemy z nastawieniem zegara słonecznego. Jest z nami Wojtek Fiedorczuk. Wojtek jest niby najstarszy z nas, ale wciąż w sklepie pytają go o dowód z nostalgii za głębokim PRL-em. Wojtek jest tak stary, że Dąb Bartek mówi do niego, panie Wojtku. Wojtek jest tak stary, że był świadkiem na ślubie Polski z morzem. Więc niedługo umrze. I zostając w temacie śmierci, Antoni Syrek-Dąbrowski, wszyscy znamy historię Antka, kiedy badania wykazały, że jest nieuleczalnie chujowy. Więc znamy tę historię o raku, opowiedział ją w stand-upie zatytułowanym Sierpień, który kończy się informacją, że na szczęście Antek wyzdrowiał. Z radością, więc i ciekawością poszedłem na nowy stand-up Antka, żeby słyszeć nowe żarty, a tymczasem pierwszy żart jest o tym, że maschizer wciąż ma raka. Myślę, kurde, co się stało? Podchodzę do Antka po występie, mówię, ziom, nowy materiał, a ty wciąż o raku. Popatrzył na mnie smutno i powiedział, stary, mam przerzuty do nowego materiału. Antek to straszny nieborak. Na wszystkie propozycje chlania mówi, nie, borak. Prawdziwy fakt, ciekawostka, dziewczyna Antka jest farmaceutką i z powodu jakiegoś kontaktu z chemikaliami straciła węch, naprawdę. Dlatego nie czuję, co się święci. Ale kiedy Antek powiedział nam, że jego dziewczyna straciła węch, Szumowski powiedział, szczęściarz. Dziewczyna Antka straciła węch, Kutek szuka takiej, która straciła wzrok. Wzrok, gust, jakąkolwiek nadzieję na prawdziwą miłość. Michał jest prawnikiem i zawsze przed swoimi występami postuluje o domniemanie nieśmieszności. Zapytany o dobre żarty odpowiada sprzeciw. Michał ostatnio dostał kosza od dziewczyny i jako jedną z przyczyn było to, że jest za bardzo zaangażowany w stand-up. Dlatego nie ma dziewczyny. Michał, nie warto. Twój stand-up nie jest warty rezygnowania ze związku. Michał napisał nam, że traci życie oglądając seriale na Netflixie. Jakie życie, Michał? Te seriale są pisane dla ciebie. Żeby właśnie nie za dużo tracić. Sebastian Rejent. Przed roastem wysłaliśmy do siebie, jak tutaj chłopaki mówili, nasze biografie, żeby mieć materiał do żartów. I tutaj zacytuję, Sebastian napisał. Imałem się różnych zajęć, praca na budowie, w agencji reklamowej, marketingu, w szkole językowej, rozbudowałem dom, kupiłem samochód. Tyle, jeśli chodzi o Simsy. Sebastian jest totalnym no-life'em. Pracę licencjatką napisał o grach komputerowych. Magisterki nie miał o czym napisać. Tata Sebastiana jest wojskowym, który dostał wiele odznaczeń. To, którego nie dostał, to order uśmiechu własnego syna. Kiedyś tata zabrał Sebastiana nad morze i powiedział, że pokaże mu falę.
Zabrał go do domku letniskowego, w którym starsi rangą oficerowie byli młodsi. Sebastian był najmłodszy. W pewnym momencie tata zdegradował Sebastiana z syna na znajomego rodziny. Pamiętacie Szeregowca Ryana? Film o grupie żołnierzy, która szuka innego. Tata Sebastiana nakręcił Szeregowca Rejenta. Film o chłopcu, którego nikt nie szuka. Mama Sebastiana pracowała w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i jak widzimy dzisiaj, również w Państwowej Wytwórni Dzieci Bezwartościowych. Istnieje coś takiego. Powstało z okazji narodzin Sebastiana. Wiemy, że Sebastian też prowadzi kursy stand-upu. To tak jakby Piotrek Szumowski prowadził dyktando. Podobną ma to wartość. No ale Sebastian jest królem roastów. Zasłużył na to miano. Ale z drugiej strony totalnie mu odbiło, od kiedy go zaczęli nazywać królem. Naprawdę pomyślał, że jest królem, jak się dowiedział, że Antek Maraka wydał rozkaz ściąć go. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czasem mówi się, że następny występujący jest jedyny i niepowtarzalny. Prawda jest taka, że większość tych naszych żartów moglibyśmy się nimi wymienić i jakby nikt by z Państwa nie zauważył różnicy. Następny występujący jest inny. On jest naprawdę jedyny i niepowtarzalny. Mówi swoje żarty w jedyny i niepowtarzalny sposób. Chyba, że mówi je Dawid Podsiadło. Wtedy brzmią dokładnie tak samo. Panie i Panowie, Wojciech Wiedorczuk! To jestem ja, tam. Tutaj dwie osoby i tam jeszcze trzecia. Tylko uprzedzę, bo możliwe, że będę musiał wyjść wcześniej do kibla. Kwestia wieku po prostu. Jestem umówiony. Dzisiaj wielki dzień dla nas wszystkich. Dymisja premier Szydło. Próbowaliśmy wsadzić Rejenta na premierę, ale zobaczymy. Możliwe, że masz rację. Na szczęście nie usłyszałem. W ogóle dobry wieczór wszystkim. I od razu z góry chciałbym przeprosić osoby znajome, które uważają, że wzięcie przeze mnie udziału w takiej imprezie jest czymś gorszącym, niegodnym. No ale z czegoś trzeba żyć. Robię to dla dzieci. Budowlanka i Uber już są zajęte przez Ukraińców. Stand-uper, tak. Stand-uper to jest pierwszy wolny zawód, do którego skierował mnie Urząd Pracy. Ale postaram się to zrobić wszystko szybko i bezboleśnie i mam wielką nadzieję, że mój występ zostanie niezauważony. Może na początek przypuszczę atak na siebie. Jak w jeden z dziesięciu. Na siebie poproszę. Jak będzie śmiech, to punkt. Ja jestem bardzo niszowym komikiem. Nie wszyscy w Polsce mnie rozumieją. Ale znajomi mówią mi, bo mam znajomych, Wojtek, jak ty byś się urodził w Stanach, to ty w tej chwili byłbyś już nikim. Albo kimś tego pokroju. I ostatnio jechałem metrem i dwóch chłopaków na mnie patrzy oczami. I jeden do drugiego mówi, ty, kto to jest? A drugi do niego, nikt. A ten pierwszy, nie, to nie on. Więc mam pewne dylematy. Troszeczkę proszę zelżyć z reakcjami, to nie jest wcale najlepszy żart. Jak tutaj pokażecie, co macie najlepszego, to nie wiem, co później będzie. Jasiek Borkowski. Brawa.
W niego najłatwiej uderzyć. Nasz ekspert od spraw narkotyków. Można powiedzieć, że na narkotykach zjadł zęby. Jasiek, jak bardzo twarde narkotyki potrafiłeś jeść? Powiedz. Ale Jasiek był bardzo dobrym narkomanem, sumiennym. Bardzo mocno się tym interesował. Dużo czytał na ten temat. Nigdy się nie spóźniał. To. Tylko przerwał to i nie wiadomo, dlaczego tak naprawdę przerwał. Czy sam zrezygnował, czy jednak go wyrzucili. Za doping. Brał witaminy podobno. Michał Kutek, dostałem informację, że mamy dzisiaj na ten roast przygotować tekst po 700 słów. Musiałem kogoś pominąć. Kolega Buchwald, reżyser, za kamerą jest świetny. Jak stoi za nią tak 200-300 metrów. W kontekście Maćka warto przytoczyć kilka arcydzieł. American Beauty, Szeregowiec Ryan, Lista Schindlera. Nie przeszkadza ręka, że macham? I to są tylko nieliczne filmy z tych, które obejrzał. On jest dobry w tym, co robi. Dla mnie on jest w top 5 światowych reżyserów, którzy mieszkają w promieniu kilometra od mojego domu. Jest naprawdę dobry, tak. Ja często przechodzę koło bloku Maćka i składam kwiaty pod tablicę upamiętniającą jego twórczość. Napisane tam jest: tu mieszka i nic nie tworzy Maciej Buchwald. Bartek Zaleski w koszuli białej. Oczytany bardzo, bardzo oczytany. Już przestał pić i bardzo czyta. Bardzo inteligentny, zna prawie wszystkie litery. Czyta ze zrozumieniem oraz bez niego. Spokojnie przeczytał książkę Szumowskiego. I ostatnio siedzieliśmy z kolegami i z Zaleskim po występie, pijemy alkohol, a Zaleski jak zwykle czyta, ale równo z nami. My kielicha, on kolejną kartkę. My kielicha, on kolejną kartkę. No i przepiliśmy go. Tak się zaczytał, że zwrócił tę całą literaturę na podłogę i leżał w kałuży swoich własnych przemyśleń i głębokich analiz. A na drugi dzień do nas z pretensjami. Chłopaki, już nigdy z wami nie będę czytał. Szumowski mówi się, że nie dba o higienę. Ja tutaj nie skomentuję tego. Już jesteśmy mniej więcej w połowie. Antek. U niego lekarze zdiagnozowawszy, chciałem użyć trudniejszego słowa w innej odmianie, że ma guza, stwierdzili, że jednak nie jest taki głupi, że jednak coś tam w tej głowie ma. Ale gdy lepiej go poznali, no to szybko doszli do wniosku, że to jest mało ciekawy człowiek, w dodatku zły, mędowaty taki. I tak się tym przejęli, że robiąc operację, ratowali nie Antka, tylko tego guza. Udało się, na szczęście. Guz jest cały i zdrowy. Mieszka koło Suwałk. W wolnym czasie robi tam stand-up. Wypuścił nawet swój special, Sierpień, gdzie opisuje, jak walczy z Antkiem. Antka twórczość można podzielić na dwie takie części. Przed sierpniem i po śmierci. Przepraszam serdecznie. Przepraszam, nie chcący. Nie zamierzałem pomyłkę. No i ta twórczość po sierpniu to jest nowotwórczość. No to dosyć prymitywne żarty, to prawda. Okej, okay, dobra. Wszystko jest okej. Okay. No to przejdźmy do kolegi Rejenta. Znaczy, ja nie musimy przechodzić, bo ja tu jestem bardzo blisko. Tak, przenośnia taka.
Pozwolę sobie na taki krótki wykład na temat twojej twórczości, bo główna oś twojej twórczości, główną oś, odmiana, cały czas stary i głupi. Główną oś twojej twórczości stanowią takie motywy jak walenie konia, seks, penis, walenie konia, uprawianie seksu. Nie wiem, czy coś pominąłem. Aha, tak. Jeszcze seks, jeszcze raz, tak? I masturbacja, tak? Dodatkowo się jeszcze interesujesz pedofilią i burdelami, tak? Sebastian za pomocą tych barwnych pojęć maluje nam niepowtarzalny obraz współczesności. Tak. Musimy być mu wdzięczni. Nie wszyscy to dobrze odczytują. Twoja twórczość piętnuje nasze przywary. Mówi o tym, kim jesteśmy tak naprawdę. Dociera w głąb naszej duszy, budując tożsamość Polaka. Tak jak lata temu, może za pomocą nieco innych środków, robili najznamienitsi polscy giganci komedii, Krasicki, Tuwim, starsi panowie. Co ja pierdolę? To robię to dla dzieci. I to działa, to co robi kolega Rejent. Na to Polska czekała. Obleśne pierwsze lepsze skojarzenia zmuszają do zadumy. Wzbudzają refleksje, a przy okazji bawią, doprowadzając do płaczu niejedną salę gimnastyczną na polskiej prowincji, a nawet tu w Poznaniu salę ziemi. Tej ziemi. Tylko ktoś pozbawiony trzeźwego myślenia nie odkoduje twojego przesłania zawartego w tej twojej mantrze, a moja dziewczyna. Tych aluzji do spraw bieżących, społeczno-politycznych, jak zawłaszczanie państwa przez PiS, likwidacja praworządności, do spraw reprywatyzacyjnych. Każdy, kto chwilę chociaż pomyśli, z łatwością wyczuje, że ty, odwołując się do genitaliów, pokazujesz nam czytelnie, że teraz jest czas, by stanąć do walki o wolność. Mówisz, ruchajcie się. Co znaczy, ruszcie się, nie siedźcie w domach. Idźcie, zamanifestujcie swoje poglądy. Gdy mówisz, zwaliłem konia, chodzi ci przecież o rolnictwo. O dole polskiego chłopa, unijne dopłaty. To ważne, że niesiesz ten kaganek komediowej oświaty, który oświetla różne sprawy. I tu, panowie, uczmy się od Rejenta. Panowie, ziomy, ziomowie, ziomki, czy tam jakieś takie młodzieżowe powiedzenia. Uderzmy się w piersi i zróbmy rachunek sumienia. Co oferujemy na dziś my swoją komedią? Rencistom, emerytom, spółdzielcom, osobom wykluczonym. Bo to, jak on to robi, to jest wzór. Dziękuję serdecznie. Wojciech Wiedorczu! Głęboko mnie to dotknęło. Siku musi. Mocne. Mocne to było? Mocne. Także już później tak nie będzie. Raczej. Teraz będzie wasz człowiek. Ostatnio miałem przyjemność troszeczkę się z nim napić. Po kilku głębszych przyznał mi, że
że ma mi trochę za złe, że spałem z jego byłą dziewczyną. Potem długo to tłumaczyłem, ale w końcu udało mi się wytłumaczyć, że to jakby to, że powiedziałem mu kiedyś, że tam spałem z poznańskim pasztetem, jakby to wcale nie chodziło o jego dziewczynę. Jakby to mogło to znaczyć, ale to nie znaczyło. I Kutek, powtórzę to jeszcze raz, jako twój przyjaciel, gdybym wiedział, że to twoja dziewczyna, to bym to zrobił, żeby choć raz była szczęśliwa. Panie i panowie, Michał Kutek! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maciek Adamczyk, prowadzący. Można klaskać, nie trzeba, to już tam. Mniej więcej o to chodziło. Okay. Maćka niedawno zostawiła narzeczona przed planowanym ślubem. To nie jest żaden żart, tylko przypominam, stary. Nie masz nikogo. Jesteś sam. Ci na scenie to wszystko. Maciek Adamczyk. Wielki fan Legii Warszawa. To tak, tak tylko mówię, żebyśmy wiedzieli, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Tak tylko, żeby nie było wątpliwości żadnych. Żeby to było jasne. Antoni Syrek-Dąbrowski. Kurde, pamiętam, jest tyle negatywnych stereotypów co do Rudy. Wredny. Fałszywy. Pamiętam, jak go spotkałem, pomyślałem, wow, tyle czasu zaoszczędzone na poznanie człowieka. Fałszywy skurwiel, to chcę przekazać, jakby nie wiem, czy... Naprawdę, my często w podróży w autokarze z chłopakami gramy w Prawda Wyzwanie i Antek jest jedyną osobą, która nie może z nami w to grać, bo dla niego prawda zawsze będzie wyzwaniem. Zastanawiam. Kontynuujemy, czy się śmiejesz, koleś? Co robimy? Zastanawiacie się, dlaczego Antek ma dwa nazwiska? Dlatego, że był dwukrotnie adoptowany. Tak naprawdę sprawa o ustalenie ojcostwa wciąż trwa. Nikt się nie chce przyznać. Matka do teraz nie jest pewna. Ale gratulacje. Gratulacje. Jego materiał komediowy Sierpień, o którym już było mówione, ma 1 000 000 wyświetleń na YouTubie. Duży sukces. Duży sukces. Antek, tak bardzo lubisz bazować na ludzkiej tragedii, że gdybyś się urodził wcześniej, ten program nazywałby się Sierpień 44. Skoro tak bardzo lubisz korzystać z ludzkiej tragedii, jaki jest twój kolejny krok w karierze? Treny do guza? Wielkieś mi uczynię pustki w głowie mojej. Mój drogi guzie, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką tkanką tak wielu było. O Antku taka anegdotka teraz. Byliśmy niedawno w Żabce. Antek płaci, daje banknot, a kasjerka mówi fałszywy. Antek mówi, to niemożliwe. Kasjerka na to, mówiłam o tobie, ruda kurwo. Sorry. Co złego, to nie ja, wiesz. Maciej Buchwald. Jak Maciej był mały, rodzice wysłali go do psychologa, bo podejrzewali, że jest debilem. To jest prawda. Testy wykazały, że rodzice Maćka znają się na ludziach. Buchwald zdawał do szkoły aktorskiej. Na egzaminie deklamował Cierpienia młodego Wertera. Powieść o romantyku, który popełnił samobójstwo. Potem nakręcił film Pętla. Maciej, powiem ci to samo, co mówiła mi moja była dziewczyna. Czyny, nie słowa. Czyny. Bartek Zalewski. Mówią tutaj, że jest alkoholikiem i tak dalej. Bartek był na terapii. Bartek przez terapię stracił kontakt z najlepszymi znajomymi od kieliszka. Ale przynajmniej w końcu wyprowadził się od rodziców.
Bartek raz poczęstował Piotrka Szumowskiego narkotykami. Potem Piotr był strasznie wkurwiający. Gadał jakieś debilne rzeczy, jakieś głupoty straszne. Okazało się, że narkotyki zalewa w ogóle na niego nie działają. Piotrek Szumowski jest takim głupkiem i pijakiem, że do teraz myśli, że Pan Tadeusz to książka na podstawie wódki. Debil. Debil. Jak się dowiedział, że przyjaźniłem się z Kajetanem Poznańskim, to pierwsze, o co mnie zapytał, to jak kontakt teraz? No kurwa, urwał się. Urwał się. Brudas, brudas. Piotrek Szumowski jest takim brudasem, że po śmierci nie będzie mógł być skremowany, bo nie pozwolą na to normy emisji CO2. Nie wiecie o tym, ale Wojtek Fiodorczuk niedawno się przeprowadził. No, teraz mieszka w cieniu Michała Kępy. Ma piękny pokój z widokiem na jego karierę. Jasiek. Jasiek jest dresem i byłym narkomanem. A teraz coś o jego wadach. On kompletnie nie zna się na stand-upie, naprawdę. Tak bardzo się nie zna, że poznawanie stand-upu rozpoczął od filmu Step Up. Do teraz jego ulubionym stand-uperem jest Channing Tatum. Gaweł Feliga. Gaweł się zna na stand-upie. Jak już było wcześniej wspomniane, prowadzi podcast komediowy Nagrałeś to? On nie ogarnia, on po wszystkim się pyta, nagrałeś to? Tak jak mówił Buchwa, tylko geneza tego jest inna. To mu zostało z występów, po których publiczność zawsze go pytała, wystąpiłeś już? Gawła twarz wygląda jak kartonik z gry Zgadnij kto to. Przynosi czapkę, przynosi okulary, czy jest nudny w chuj? Czy to Gaweł Feliga? Naprawdę. Sebastian Rejent. Można klaskać. Ale nie trzeba, okej. Okay. Sebastian Rejent ogląda bardzo dużo stand-upu. Bardzo dużo. Znawca. Chłonie wszystko. Naprawdę. Nawet najgorsze gówno. On widział Gawła Feligę. Wszystkie kobiety, z którymi zetknął się Rejent, mają właściwie podobne wspomnienia. Mocna głowa. Mocna wątroba, wielki chuj. Rejent, korzystając z okazji, że jest tutaj trochę ludzi, proszę udowodnić wszystkim, jak duży potrafi być chuj. Wstań, wyprostuj się. Sebastian uwielbia gry i piwo. Zostało mu to z czasów patologicznego dzieciństwa, kiedy z pijanym ojcem namiętnie bawił się w chowanego. Jego ojciec znikał, liczył do 10 dni i zaczynał szukać. Rejent, wszyscy wiemy, że uczyłeś angielskiego. Co mam powiedzieć? Szkoda, że nie włoskiego, szkoda, że nie Kajetana Poznańskiego. Ja w życiu popełniłem wiele błędów. Przegrałem dużo pieniędzy rodziców w kasynie. Przechlałem te pieniądze. I wydałem te pieniądze na warsztaty stand-upu u Rejenta. Pić przestanę, pieniądze odrobię, ale wstyd pozostanie. Niestety. Bardzo wam dziękuję. Panie i panowie, teraz pora na króla. Także dajcie mu takie brawa, by myślał, że jest tym królem. Sebastian Rejent!
ale wybierał ten utwór, podoba mi się. Despacito, ulubiony Zalewa. Kutek, jakbyś mógł mówić, jakbyś mógł nie mówić, że byłeś na moich warsztatach, dobra? Jednak wiesz, no ja czuję większy wstyd, więc jakbyś mógł z tym przestać. Boże, widzieliście Adamczyka, w co on się dzisiaj ubrał? Kurwa, Adamczyk, wyglądasz jak dealer przebrany za informatyka. Wyglądasz jak Pablo Helpdeskobar. Mam cały występ takich żartów, więc mówiliśmy, że to ostatni roast, nie że najlepszy. To jest... W ogóle Adamczyk całe życie udaje czarnego i raz umówił się z niewidomą i ona się nabrała na to, że on jest czarny, po czym poszli do łóżka i wtedy po penisie odkryła, że Adamczyk jest Azjatą. A propos małych chujków, jest z nami Maciek Buchwald. Jestem. No to jest przykre, ale Buchwald miał trzykrotnie atak padaczki jednego wieczoru, a i tak jego żona nie miała orgazmu. Teraz przejdę do tego grubasa, z którego wszyscy się śmieją. Wojtek Fiedorczuk. Czemu nikt nie mówi, że jesteś gruby? Czemu on w ogóle jest na tym roście? Ja go nie zapraszałem. Co się stało? Naprawdę nie mamy już kasy, żeby Dawid Podsiadło znowu czytał twoje teksty? Nie mamy już nawet hajsu na to, żeby tu wystąpił Michał Kępa? Ta firma nie ma hajsu, jesteśmy biedni. Ale nie jesteśmy tak biedni jak dzieci Fiedora. Bo dzieci Fiedora są naprawdę bardzo biedne. One mają tylko jedną babcię. Tak. Nie dlatego, że druga babcia nie żyje, a dlatego, że Fiedor z żoną są rodzeństwem. Żarty na faktach zawsze najśmieszniejsze. Tak, ale nie wiem, czy wiecie, jak ludzie idą spać, uciekają w ramiona Morfeusza. A jak Morfeusz idzie spać, to spierdala w ramiona gawła Feligi. Ja pierdolę, ten koleś jest tak usypiający. W ogóle Gaweł do 8 roku życia spał z mamą. Co się okazało, każdej nocy jego mama przychodziła udusić go poduszką, ale jak otwierał japę, to zasypiała. Gaweł, jak mówi, to jest tak usypiające. Na serio, że jak Zbigniew Wodecki odpalił jego stand-up, to razem z komputerem zapadł w hibernację. Spokojnie, to jest żart. Wyluzujcie, ludziska. Wodecki nie żyje, każdy to wie. Wcale nie jest w hibernacji. Gaweł marzy, by świntuszyć w łóżku. Nie może, bo gdy otwiera japę, musi cucić dziewczyny, by to nie był gwałt. Jest z nami też ten pijak, Bartuś Zalewski. Bartuś... Zalew pije tak mocny alkohol, że on na bimber mówi popita. Zalew jak był mamy, to mama wlewała mu mleko w butelkę po bolsie, bo inaczej nie pił. Zalew kiedyś dmuchnął w alkomat i alkomat wylądował na wytrzeźwiałce. Nie, ale na przykład... Zalew jak popije, to ciężko go dobudzić, na serio. Niedawno obudził się w ostatniej chwili, jak mu piec zaczął fajczyć włosy w krematorium. Prawie go nie odratowaliśmy, to już była końcówka. Ale wiecie, że Zalew z dziewczyną nigdy nie uprawiali seksu na trzeźwo? Tak, na serio. On ostatnio próbował z nią, ale Zalewowi nie podoba się, jak dziewczyna się, wiecie, rusza. To nie jest w jego stylu. W ogóle cała rodzina Zalewa to chlory. Zalew w dzieciństwie myślał, że ma na imię ze mną się nie napijesz.
Też taka ciekawostka, Zalew jest chujem. Tak, Zalew jest takim chujem, że jak ogląda pornosa, to sam cały stoi. Ja nie chcę mówić, że Zalew był źle wychowany, bo Zalew tylko raz wymiotował po alkoholu. Ale całe szczęście nikt tego nie widział, bo nadal był u mamy w brzuszku. Zalew każdego dnia zalicza zgona i tym zgonem jest Jasiek Borkowski. Obczajcie ryj Jaśka. Jego japa wygląda, jakby była dłużej kopana niż bitcoiny. W ogóle Jasiek jest takim dresiarzem, że jak ogląda mecz, to wyzywa przeciwników od kurew oraz rzuca w telewizor racami. Jasiek to dresiarz z krwi i kości. Nawet jego grupa krwi to RHWDP. Ale od początku było wiadomo, że Jasiek będzie zabawnym dresiarzem. Jak mama poszła na USG, to Jasiek pokazywał lekarzowi faka i krzyczał, co się kurwa gapisz. Jasiek to też dresik z zasadami. Jasiek był heroinistą, ale Jasiek nigdy nie obciągał za heroinę. Liczył, że po wszystkim mu ją dadzą, ale on obciągał z pasji. A propos prawdziwych pasji, jeżeli ktoś się zastanawiał, jak przełożyć biegunkę na papier, to już nie musi, bo jest z nami Piotrek Szumowski, człowiek, który tego dokonał. W ogóle jak Antek dostał raka, to Szumowski się ucieszył, bo myślał, że wreszcie ktoś przeczytał jego książkę. To jest na faktach. Ale Szumowski nie miał guza mózgu, ale to mu nie przeszkodziło w tym, aby napisać książkę, jakby miał. Szumowski napisał książkę o podróżowaniu. On nawet nie chciał podróżować, ale tak capił, że gdzie się nie pojawi, ludzie każą mu wypierdalać. W ogóle książka Szumowskiego to takie gówno, że Toj objął nad nią patronat. Skoro jesteśmy przy komikach, którzy mieli gówno w głowie, jest z nami Antek. Komik, z którym nawet bez guza uprawiało się seks tylko z litości. Jak Antek grał swój materiał o guzie, ludzie modlili się, aby przeżył. Jak Antek gra swój nowy materiał, ludzie żałują, że się wcześniej modlili. W ogóle Antek nie dostał refundacji z NFZ-u, bo mu powiedzieli, że chemia to będzie dla niego zabieg estetyczny. Antek jest tak rudy, że chemioterapię polecali mu lekarze i fryzjerzy. Ale Antek, on w sierpniu opowiada, jak to pozbył się guza, jak to pozbył się guza. A prawda jest taka, że jak Antka guz się rozrósł i doszedł do cebulek, to dopiero skapnął się, że koleś jest rudy i sam zaczął wypierdalać. Jeżeli już mówimy o rzeczach, które mają wypierdalać, Michał Kutek. Boże, ja widziałem Kutka w akcji. Kutek tak źle radzi sobie z kobietami, że podczas flirtu z nim nawet bezdomne potrafią zawinąć się na chatę. On tak źle radzi sobie z kobietami, że raz poszedł do burdelu, nikt nie zaruchał, wszyscy zostali tylko przyjaciółmi. Ale w ogóle Kutek tak często wali konia, że on na penisie ma odciśnięte swoje linie papilarne. On penisem potrafi odblokować telefon.
Kutek w ogóle ostatnio założył dynamo na penisa. Taki człowiek. I miło mi poinformować, że dzisiejszy roast jest w całości oświetlany z jego wczoraj. Ale w ogóle Kutek tak często wali konia, że no, otwiera balkon nie tylko po to, by przewietrzyć, ale by wylać spermę z mieszkania. To jest jak ta scena w Titaniku, jak Leo tam jest uwięziony, tylko Kutek ma tak samo, ale ze spermą. I na koniec Kutek tak często wali konia, że jego tata przed wejściem do pokoju już nawet nie puka, tylko od razu wchodzi z otwartą buzią. Ja byłem na wielu roastach, byłem na roaście Majewskiego, byłem na roaście Mozilla, Kędziora i zawsze mówili, że ostatni ma najciężej. A po dzisiejszym widzę, że po prostu wszyscy oni byli chujowi. Wielkie dzięki, to było na tyle. Panie i panowie, to było wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Wystąpili dzisiaj dla was Antoni Surek-Dąbrowski, Piotrek Szymowski, Bartosz Zalewski, Paweł Feliga, Jasiek Borkowski, Maciej Buchwald, Wojciech Wiedorczuk, Michał Budek oraz Sebastian Re-